Dzień dobry, szanowni państwo. Jeszcze raz witamy z województwa zachodniopomorskiego. Witamy ze Szczecina. Witamy całą Polskę. Kłaniamy się wszystkim bardzo, bardzo nisko. Bo z miłości do Polski, mając Polskę w sercach, a teraz powstajmy i zaśpiewajmy najważniejszą dla nas, Polaków, pieśń. Do hymnu! Po hymnie. Tak, wyżej, jeszcze wyżej. Te piękne, biało-czerwone. Niech cała Polska widzi ten entuzjazm, tą pozytywną energię. Dzisiaj z województwa zachodniopomorskiego, ze Szczecina, pozdrawiamy tak serdecznie całą Polskę. Bo zwyciężymy? Przed nami, szanowni państwo, 21 dni. Dni do wyborów, które zdecydują o naszych losach, o losach naszej pięknej ojczyzny, której na imię Polska. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica przez 8 lat swojej pracy udowodniła, że jest partią wiarygodną. Udowodniła, jak można współpracować zarówno na szczeblu rządowym, ale też i lokalnym. My dotrzymujemy, szanowni państwo, słowa. My realizujemy obietnice. I to właśnie dzieje się również w województwie zachodniopomorskim. Rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodnił, że kiedyś niemożliwe, dziś staje się faktem. Tunel do Świnoujścia. Gazociąg. Tutaj w Zachodniopomorskim z morza wychodzi gazociąg Baltic Pipe. Tak. Wielkie, prawdziwe, naturalne brawa. Chociażby wspomnę, szanowni państwo, tereny po PGR-owskie, tereny po byłych budynkach PGR-u, blisko 800 milionów złotych. I wkrótce kolejny odcinek S11 będzie oddany do ruchu. Szanowni państwo,
Ale my się nie poddajemy. My chcemy pracować dla Państwa dalej, jeżeli tylko Państwo obdarzycie nas swoim zaufaniem. Nasz program ma 300 stron, a w nim 800+, przyjazne osiedle, lokalna półka, dobry posiłek w szpitalu, emerytury stażowe i wiele, wiele innych bardzo ważnych konkretów. Ale żeby ten program, Szanowni Państwo, móc realizować, musimy mieć dobrą drużynę, musimy mieć dobrych reprezentantów, drużynę biało-czerwoną i taką, Szanowni Państwo, w tym właśnie województwie drużynę macie. I tą drużynę chcielibyśmy dzisiaj Państwu zaprezentować. Szanowni Państwo, okręg koszalińsko-kołobrzeski z numerem 16, pan Stefan Romecki, z numerem 15, pani Barbara Głowacka, wielkie brawa, z numerem 14, pani Agnieszka Curryl-Kotkol, z numerem 13, pani Roxana Kaczmarek-Ciszosz, z numerem 12, pan Stanisław Rydz, z numerem 11, pani Izabela Kulec-Kaczmarska, z numerem 10 pan Michał Olejniczak, z numerem 9 pan Bogusław Ogorzałek, z numerem 8 pan Jan Owsiak, z numerem 7 pani Urszula Gozdalska-Słowik, z numerem 6 pan Jan Górski, z numerem 5 pani Oliwia Skórka, z numerem 4 pan Marek Subocz. I liderzy, pierwsza trójka, z numerem 3 pani Małgorzata Golińska, z numerem 2 pan Paweł Szefarnaker i lider drużyny, pan Czesław Koc. Wielkie brawa dla nich, jest moc, jest energia. I drodzy Państwo, okręg szczeciński z numerem 24 pan Krzysztof Zaręba, z numerem 23 pani Monika Łoza, z numerem 22 pan Michał Zinowik, z numerem 21 pani Kamila Buczek, z numerem 20 pan Maciej Kopeć, z numerem 19 pani Maria Brzozowska, z numerem 18 pani Dorota Chodyko, z numerem 17 pani Jolanta Pisarska, z numerem 16 pani Bożena Karmasz, z numerem 15 pan Sylwester Chruszcz, z numerem 14 pani Magdalena Zaremska-Kulesza, z numerem 13 pani Katarzyna Dyczyńska, z numerem 12 pan Andrzej Szelążek, z numerem 11 pan Paweł Mirowski, z numerem 10 pan Edward Kosmal, z numerem 9 pani Agnieszka Stój-Rybak, z numerem 8 pan Rafał Mucha, z numerem 7 pani Anna Pawlak, z numerem 6 pan Dariusz Matecki, z numerem 5 pan Zbigniew Bogucki. Jest moc, jest energia. I z numerem 4 i tu mamy z numerem 4 pan Michał Jach, który ma dzisiaj urodziny. Z numerem 3 Artur Szałabawka, z numerem 2 Leszek Dobrzyński. I lider drużyny okręgu szczecińskiego, Marek Grubarczyk! Jest moc, Szanowni Państwo, jest energia. Na 21 dni musi taka pozostać. I nasi drodzy kandydaci do Senatu, okręg numer 97, pani Agnieszka Kurzawa. Okręg numer 98, pani Halina Szymańska. Okręg numer 99, pani Barbara Aściukiewicz. I okręg z numerem 100, pan Andrzej Jakubowski.
To właśnie oni, szanowni państwo. Najlepsi. Wielkie brawa. Jeszcze raz dla nich. Nasza drużyna biało-czerwona. Drużyna województwa zachodniopomorskiego. A dzisiaj gościmy w pięknym Szczecinie. Szanowni państwo, ale jak to bywa i w życiu, i na stadionie, ta drużyna i nie tylko ta, każdego województwa i całej naszej pięknej ojczyzny musi mieć kapitana, musi mieć lidera. I my mamy tego kapitana, mamy lidera i jest najlepszy. Zapraszam pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, mamy dzisiaj w Polsce taką sytuację, którą jakoś można powiązać ze słowami naszego hymnu, chociaż oczywiście to jest daleka analogia. Tam była mowa o drodze do ojczyzny pod przewodem Dąbrowskiego. Tutaj chodzi o inną drogę, zupełnie inną drogę, ale też dla Polski ogromnie ważną. To jest taka droga w górę, którą idziemy od 8 lat. Droga, która prowadzi do Polski naprawdę silnej, naprawdę bezpiecznej, do bezpiecznej przyszłości Polaków, do tego, co wyraża nasze hasło. Ona jest ostro pod górę, ale nie tylko dlatego, że jest szybka, ale także dlatego, że to jest droga trudna i te trudności tworzy nie tylko ta stromizna, ale także i to, że są tacy, którzy przeszkadzają, którzy za wszelką cenę chcą doprowadzić do tego, by ten punkt szczytowy nie został osiągnięty. By Polska nie mogła się stać krajem naprawdę zamożnym na skalę europejską, naprawdę silnym także militarnie, czyli bezpiecznym, dobrze zorganizowanym krajem, który się liczy, bez którego spraw Europy w ogóle, a spraw Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej w szczególności załatwiać się nie da. To jest, powtarzam, stroma, trudna droga, na której marsz jest utrudniany przez tych, którzy, można powiedzieć, rzucają kamieniami. Rzucają kamieniami nie bez powodu, bo taka Polska po prostu niektórym przeszkadza, niektórym stoi jakby w poprzek ich planów, w poprzek ich politycznych celów. I tak się niestety w historii źle złożyło, że tymi, którzy przeszkadzają, są najczęściej nasi sąsiedzi. Nasi sąsiedzi, i to zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. I choć wydawało się w pewnym momencie, że nasze wejście do NATO, później do Unii Europejskiej, tą sytuację zmieni, to dziś już wiemy, że nie zmieniło. Ale z tym jakoś byśmy sobie dawali radę. Gorzej jest z innym elementem tej sytuacji, z inną trudnością tej naszej drogi. To jest to, że te dwa państwa mają bardzo rozbudowane wpływy także tu wewnątrz, w naszym kraju.
I to jest ta wielka bieda. Nasi przeciwnicy polityczni nie są zwykłymi przeciwnikami, których każda partia rządząca w kraju demokratycznym musi mieć. Bo to jest istota demokracji, że jest władza i jest opozycja. I że opozycja krytykuje, a nawet atakuje władzę. Że nie zawsze robi to w sposób uczciwy, zgodny z prawdą. No takie jest życie. Powtarzam, tak wygląda demokracja. Ale u nas ten stan jest, można powiedzieć, odmienny. W złym tego słowa znaczeniu. To znaczy, te przeszkody są budowane bardzo często na skutek inspiracji zewnętrznej. Inspiracji zewnętrznej, która często jest wręcz zupełnie jawna, taka, co do której nie można mieć żadnych wątpliwości. No weźcie choćby Państwo sprawę bliską temu regionowi, Pomorzu Zachodniemu, sprawę Odry. Z jednej strony pełna, można powiedzieć, obudowa potrzebna, jeżeli chodzi o rzekę, która ma nie czynić szkód, która ma być żeglowna, która ma być miejscem ważnym także w sensie gospodarczym, a z drugiej strony twarda walka o to, żeby po tym polskim brzegu, na tym polskim brzegu niczego takiego nie było. Różnego rodzaju akcje, jak ta z rtęcią słynna. Ale te akcje, choć nie ma wątpliwości, że inspirowane spoza naszych granic, były przecież twardo realizowane przez naszych wewnętrznych politycznych przeciwników. Także tych, którzy sprawują władzę. Choćby w sąsiednim województwie, gdzie kilka godzin temu, nawet mniej, 2 czy 3 godziny temu byłem. Sprawują władzę i to władzę, szanowni państwo, państwową. Bo nie ma w Polsce władzy samorządowej i państwowej. Jest rządowa i samorządowa, a łącznie to jest władza publiczna, czyli państwowa. Tak to niestety u nas wygląda i to jest naprawdę problem bardzo trudny. Problem, który nam ten marsz właśnie czyni tak niełatwym. Ja przytoczę tutaj przykład Irlandii. W Irlandii dwie partie po odzyskaniu niepodległości przez ten kraj w latach 20., na początku lat 20. walczyły ze sobą zaciekle. Walczyły tak zaciekle, że nawzajem się rozstrzeliwali. Była wojna domowa, bo jedni zaakceptowali ten kompromis z Anglią, ten podział na Irlandię Północną i tą Irlandię niepodległą, a inni nie zaakceptowali i prowadziło to do tak straszliwego starcia. Ale kiedy po latach, po dziesięcioleciach Irlandia uzyskała szansę w Unii Europejskiej na bardzo szybki rozwój, to te partie się porozumiały. Często dzieci tych, którzy nawzajem się rozstrzeliwali, podały sobie ręce. Ja sam tych ludzi kiedyś miałem okazję poznać. W Polsce niestety jest inaczej. My dzisiaj stoimy przed taką samą szansą. Oczywiście nie pod każdym względem taką samą, ale przed szansą zrobienia naprawdę ogromnego, decydującego w naszej historii postępu. My przecież mamy już dzisiaj 80% przeciętnej PKB Unii Europejskiej, a 86%, jeżeli chodzi o poziom życia. Kiedy zaczynaliśmy, to było tych procentów dużo, dużo mniej. Dziś w ciągu tych ostatnich 8 lat to bardzo wyraźnie wzrosło. Bardzo wyraźnie wzrosło, bo my, mimo ciężkich kryzysów, zdołaliśmy podnieść te PKB około 34% w ciągu tych 8 lat. Powtarzam, mimo COVID-u i mimo wojny, mimo putinflacji. A nasi poprzednicy w ciągu takiego samego okresu, mimo tylko jednego lekkiego kryzysu, tylko 24%. Przy czym my,
Połączyliśmy to z wielką polityką społeczną, z wielką polityką wspierania Polski lokalnej, z wielką polityką walki z kryzysami, także przyniosły one nam w sensie społecznym i gospodarczym bardzo niewielkie straty, z wielką polityką zbrojeniową, bo i do niej zostaliśmy zmuszeni, z wielką polityką gospodarczą, która wymagała też gromadzenia publicznych środków i wszystko to daliśmy radę uczynić. Oni, szanowni państwo, prowadzili politykę, w której nic z tych rzeczy, z tych wielkich polityk, o których mówiłem przed chwilą, nie było prowadzone, a jednocześnie ludzie musieli pracować w wielu wypadkach za 5 zł za godzinę, a nawet za mniej. A obliczcie sobie państwo, że nawet jeżeli ktoś w ciągu miesiąca pracuje 5 zł, za godzinę i pracuje przez 200 godzin, czyli znacznie więcej niż to wynika z kodeksu pracy, to zarabia 1000 zł. A to nawet przed inflacją było za mało, nawet dla biologicznego minimum. Biologicznego minimum nie na rodzinę, tylko na jednego człowieka. Tak to wyglądało. I było jeszcze tych, no nazwę to łagodnie, mankamentów tej polityki dużo, dużo więcej. A później, szanowni państwo, przyszły te wielkie kryzysy. No, zostawię w tej chwili COVID. Przyszła wojna. Przyszła wojna ta na Ukrainie, gdzie naprawdę wypełniliśmy swoje obowiązki, chociaż oczywiście nie jest naszym obowiązkiem na przykład rujnowanie polskiego rolnictwa. I wypełniamy je, proszę państwa, dalej. I chcemy je wypełniać dalej, bo oczywiście to jest w naszym interesie. To jest polska racja stanu. Ale pamiętając też o tym, że ten nasz interes obejmuje i inne kwestie. I niech nikt nie ma żadnych wątpliwości, że my będziemy w tych wszystkich sprawach polskich interesów bronić. Dziękuję. Dziękuję, proszę państwa. Dziękuję, ładne imię. Więc. Ale powtarzam, przyszła wojna, przyszła ta agresja na Ukrainę i przyszła ta druga wojna hybrydowa przeciwko Polsce. Przyszła wojna o utrzymanie naszej granicy, o to, żeby Polska nie została jeszcze przed napadem na Ukrainę, bo przecież to było ze sobą połączone, zdestabilizowana, żeby mogła wypełniać tą rolę, którą wypełniła i wypełnia. Jest podstawą dla udzielania pomocy Ukrainie, podstawą logistyczną, niezależnie od naszej własnej, bardzo daleko idącej pomocy. To właśnie chciano uniemożliwić. Taki był plan. Myśmy go zdołali sparaliżować. Zdołaliśmy stworzyć przeszkody, także przeszkody fizyczne dla tej agresji. Mówię o tym ogrodzeniu. I co się, proszę państwa, dzieje? Otóż na to, co uczyniliśmy, opozycja podjęła potężny atak. Próbowała odmówić nam i racji politycznej, i racji moralnej. Próbowała to śmieszyć, nazwać to, proszę wybaczyć, wałem. Nie będzie ogrodzenia, będzie wał. Później twierdzono, mówię tutaj o Tusku, że my tam jeszcze elektryczność włączymy, tak jak w obozach koncentracyjnych. Czyli próbowano to po prostu poniżyć poprzez tworzenie
pewnego rodzaju asocjacji historycznych. Otóż to był wyraz właśnie tego działania całkowicie zewnętrznego, antypaństwowego, antypolskiego. I to, szanowni państwo, w dalszym ciągu trwa. Bo oni oczywiście dzisiaj już zaczynają troszkę co innego mówić. Ale w Parlamencie Europejskim, jeżeli chodzi na przykład o relokację, głosują w ten sposób jak dawniej. Albo za, albo uciekają od głosowania, wstrzymują się. W każdym razie nie mają odwagi, nie chcą, bo wiedzą, że to jest wbrew oczekiwaniom ich mocodawców, głosować po prostu przeciw. I to jest tak, proszę państwa, to jest hańba. Ale operacja trwa. Niezależnie od tego, co oni opowiadają, bo dzisiaj często próbują się wypierać tego, co robili, co robią w dalszym ciągu, tylko próbują to jakoś tam przesłaniać. Operacja trwa i wyrazem, takim bardzo mocnym wyrazem tej operacji jest ten film Zielona Granica. To jest film. To jest, szanowni państwo, film, który ma odegrać rolę nie tylko doraźną, nie tylko skompromitować tą operację. On ma otworzyć drogę do tego, żeby zburzyć tą zaporę, żeby ta operacja planowana przez Putina i jego kolegów, i jego popychle w Mińsku mogła zostać zrealizowana. To jest poza jakąkolwiek wątpliwością. I to jest jeszcze druga operacja, o której może rzadziej się mówi. Otóż Polska dzięki tej wielkiej pomocy dla Ukrainy, dięki temu niebywałemu po prostu, można to tak określić, czynowi naszego społeczeństwa, to znaczy przyjęciu milionów emigrantów bez tworzenia obozów, przyjęcia ich w mieszkaniach prywatnych, w różnego rodzaju hotelach, pensjonatach, pomieszczeniach, które są przeznaczone dla normalnego zamieszkiwania ludzi, albo przynajmniej przebywania tam, na przykład na urlopach. Otóż to zostało na świecie dostrzeżone i bardzo podniosło naszą pozycję, pozycję moralną. Film Agnieszki Holland ma to po prostu zniszczyć. On przecież jest pokazywany nie tylko w Polsce. On ma to zniszczyć. On ma nas pokazać jako naród po prostu zdziczały, brutalny, okrutny, oczywiście ksenofobiczny, oczywiście w istocie rasistowski. Przecież już niektórzy pisali, że myśmy przyjęli Ukraińców tylko dlatego, że oni są biali. Jakby na przykład byli żółci, to byśmy ich nie przyjęli. Otóż to tak, proszę państwa, to jest paszwit, tylko doceniajcie, proszę państwa, to zagrożenie. To naprawdę jest potężne zagrożenie. Przecież nie jeden raz, kiedy tu się działo coś takiego, co się pewnym ośrodkom, ale głównie naszym sąsiadom nie podobało, to przeprowadzono jakąś operację przeciwko Polsce. No takim klasycznym przykładem było Jedwabne. Więc pamiętajcie państwo, że ten film to jest po prostu tego samego rodzaju robota. Tego samego rodzaju robota. I musimy to wszystko brać pod uwagę. Musimy to wszystko brać pod uwagę, kiedy zastanawiamy się nad naszym głosowaniem i kiedy zastanawiamy się nad stawką tego głosowania. Bo ta stawka jest tym razem niebywale wysoka. Albo ta droga w górę będzie kontynuowana i może nam dać po bardzo wielu niedobrych dziesięcioleciach, niedobrych wiekach prawdziwy sukces,
albo też my, można powiedzieć, z tej drogi nie tyle zejdziemy, to spadniemy. Spadniemy w odmęty tego wszystkiego, co nam już pokazała poprzednia władza. Tusk mówi, ja tu wprowadzę zachodnie porządki, niemieckie porządki. No to przypomnijcie sobie, jak te porządki wyglądały. Przed chwilą właśnie o tym mówiłem. Te 5 złotych. Kompletna ruina finansów publicznych. Okradanie totalne. Tak te porządki wyglądały. Wyprzedaż. Likwidacja. O tak. O. I proszę Państwa, nigdy więcej telefonów, w których premier polskiego rządu wysłuchuje rata, w istocie nakazów niemieckiego kanclerza, czy też rosyjskiego, no wtedy akurat premiera, w jakiejkolwiek sprawie, która jest naszą polską sprawą. Bo przecież sprawa... Bo ja przypomnę Państwu nie tylko tą rozmowę ostatnio pokazaną, znaczy dokumenty w jej sprawie zostały pokazane z Merkel w sprawie emerytur, ale była na przykład taka rozmowa, też bym chciał, żeby kiedyś odnaleziono odnoszące się do niej dokumenty między Putinem a Tuskiem, ale w takiej sprawie nie tych najważniejszych, o tym mówi Reset, ale w sprawie rosyjskich kibiców w Polsce. Rosyjskich kibiców, po tej rozmowie nastąpiły aresztowania i ludzie bardzo długo siedzieli w więzieniu, właściwie nie wiadomo za co. I oczywiście to była praworządność. Ci sędziowie, którzy na zamówienie zamykali ludzi do więzienia, za, w gruncie rzeczy jeszcze raz chcę powiedzieć, tak naprawdę nie było wiadomo za co, no to była praworządność. To byli, można powiedzieć, prywatni więźniowie Tuska. Ale to nie była inicjatywa Tuska, jak można przypuszczać. To po prostu Putin mówił, nie macie prawa ruszać naszych kibiców, bo to są Rosjanie i to jest naród, z którym musicie się liczyć. Albo musicie uznawać po prostu jego wyższość. I szli bezczelnie przez most Poniatowskiego, wyraźnie prowokując do jakiejś awantury. Pod osłoną Tuska. Tak to wtedy wyglądało. Z jednej strony Berlin, z drugiej strony Moskwa. Ja wtedy powiedziałem, kondominium. Oni odpowiedzieli na to jak zwykle propagandowym wrzaskiem. A powiedziałem prawdę. Polska nie może być. O tym, szanowni Państwo, musimy pamiętać, kiedy sami będziemy decydowali, ale tutaj na tej samej sali nie mam wątpliwości jak, ale kiedy będziemy rozmawiali ze swoimi rodzinami, kiedy będziemy rozmawiali ze swoimi znajomymi, nawet takimi przygodnymi, trzeba ludzi namawiać do tego, żeby poszli, bo to jest ta pierwsza decyzja i żeby głosowali na tą listę, która jest listą polską. Listą Polski Niepodległej, czwartą. Bo my, szanowni Państwo, musimy po prostu tym razem zwyciężyć. To jest nasz patriotyczny obowiązek. Dziękuję, proszę Państwa. Proszę Państwa, ale pamiętajcie, ja dziękuję za to wymienianie tego ładnego imienia.
Natomiast ja reprezentuję starsze już pokolenie i oczywiście to będzie zwycięstwo także tego pokolenia, ale to chodzi przede wszystkim o te pokolenia, które są młodsze, dużo młodsze, ale bo nawet takie, tutaj siedzi przedstawicielka takiego pokolenia, Kalinka, tak? Ile to Kalinka ma lat? Czy miesięcy? To się omyliłem. Ale siedzi, nie widziałem w całości. No właśnie, dla tego najmłodszego pokolenia, bo to jest po prostu sprawa przyszłości Polski, przyszłości naszego narodu. I nie dajcie się, proszę Państwa, tuż przed wyborami oszukać, bo mogą być różnego rodzaju chwyty. A to Tusk nagle ogłasza, że on nie będzie premierem. I będzie Trzaskowski. Proszę Państwa, to jest zamiana z jednej strony jednego takiego samego na drugiego takiego samego, tylko ten drugi jeszcze do tego jest lewakiem zaciekłym. Bo jak już nieraz mówiłem, Tusk ma jeden program polityczny, jeden pogląd. Czyli to się bardzo krótko nazywa Tusk. A w głowie Trzaskowskiego coś tam się tak bulgocze. Bulgocze i go tam już spycha w stronę tej lewicy, no można określić szalonej, już zupełnie szalonej. Więc ja już nie będę o tej lewicy mówił, bo przecież wszyscy wiecie, o co chodzi. No. Wszyscy wiecie, o co, proszę Państwa, o co chodzi, co ma się dziać w szkole, co się ma dziać z wychowaniem dzieci, etc., etc. Czyli nie dajcie się oszukać, bo on będzie prowadził tą samą politykę, co Tusk w tych wszystkich najważniejszych sprawach i jeszcze doda od siebie tej soli skrajnie lewicowej. Nie dajcie się, powtarzam, oszukiwać nawet wtedy, kiedy on, jak to podobno wczoraj było tutaj w Szczecinie, w tym mieście, nagle zaczyna troszkę zmieniać kurs w porównaniu z tym, co do tej pory deklarowała jego formacja polityczna i realizowała to w szczególności w Parlamencie Europejskim. To są chwyciki takie przed samymi wyborami. Po prostu pali się pod pewną częścią ciała. No i zaczynają się takie próby gaszenia pożaru. Ale musimy wiedzieć, że przede wszystkim liczą się fakty. Te w politycznych decyzjach, te w głosowaniach w Unii Europejskiej, na przede wszystkim te 8 lat, ale także lata poprzednie, to policzmy głosy, proszę Państwa. Kiedy była pierwsza próba, też nasza, bo przecież to był rząd Porozumienia Centrum, a Porozumienie Centrum to nic innego jak poprzednik Prawa i Sprawiedliwości. To była pierwsza próba, żeby ta polska droga poszła do góry, a nie tak jak szła. Nie była postkomunistyczna. Nie była postkomunistyczna i nie była zależna. Była drogą do Polski niepodległej, naprawdę niepodległej. Bo takiej Polski potrzebujemy. Oczywiście w Unii Europejskiej, ale w Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje prawo weta, które jest gwarancją właśnie suwerenności. Krótko mówiąc, to wszystko, co przed nami, to ten moment tej drogi, kiedy
idziemy jakby nad przepaścią. Idziemy takim wąskim trawersem, jak to się mówi w języku, no nazwijmy go górskim. Można spaść, ale można wejść na ten wysoki szczyt i otworzyć sobie drogę do jeszcze wyższych. Musimy przejść przez ten trawers i musimy pójść jeszcze w górę. Jeszcze w górę, proszę Państwa. Państwa, chcecie, żeby nasze sprawy były załatwiane przez telefony z Moskwą i z Berlinem? Chcecie, żeby Polacy byli równi między sobą? Chcecie, żeby regiony były równe? Chcecie, żeby komuniści poszli w końcu do jasnego diabła? Więc żebyś był tylko dobrze zrozumiany. Sądzę, że się wszyscy rozumiemy. Dzisiaj komuniści to nie jest ten dawny PZPR, bo to już historia. To nie jest, proszę Państwa, ta ideologia, która mówi o różnych tam społecznych rozwiązaniach, których oczywiście nigdy nie wprowadzała w życie, a w istocie realizowała ohydny, przerażający, ludobójczy system totalitarny. Dzisiaj komuniści to są ci, którzy się tak skradają, marsze przez instytucje uprawiają, chcą zmienić kulturę, chcą ludziom wmówić, że to wszystko, co dla człowieka jeszcze nie tak dawno było oczywiste, nie jest oczywiste, to są dzisiaj komuniści. Z nimi do diabła. A wszyscy, którzy chcą wolnej Polski, którzy chcą postępu, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, którzy chcą po prostu móc oddychać głęboką piersią, którzy chcą jeździć po Europie i świecie w takim poczuciu, że są reprezentantami narodu, który potrafił mimo bardzo trudnej sytuacji odnieść sukces, ci wszyscy muszą głosować dzisiaj na listę numer 4. Nie próbować się rozdrabniać, nie próbować uznawać, że jakieś inne listy to są ci, którzy może wejdą z nami w jakieś sojusze. Nie będzie żadnych sojuszy. Albo czwórka, albo spadamy w tą przepaść. No właśnie. I proszę Państwa, dlaczego trzeba głosować na listę numer 4? Z miłości do Polski! Z miłości do Polski! Z miłości do Polski! Dziękuję. Pan prezes Jarosław Kaczyński. Kapitan wspaniałej drużyny. Drużyny województwa zachodniopomorskiego. Pan premier Jarosław Kaczyński. Zwyciężymy! Szanowni Państwo, i tak jak powiedział pan premier, nasz kapitan,
Te wybory są najważniejsze, najważniejsze po roku 1989. My wierzymy, że Państwo tutaj zgromadzeni macie pozytywną energię, że Państwo wybierzecie listę numer 4, listę Prawa i Sprawiedliwości. Ale my z całego serca, Szanowni Państwo, prosimy, żebyście przekonywali swoich sąsiadów, tych niezdecydowanych, żeby po raz kolejny nam zaufali, żeby na kolejne 4 lata dali nam mandat zaufania, bo my jesteśmy wiarygodni. Wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo. Do zobaczenia na kolejnych konwencjach wojewódzkich Prawa i Sprawiedliwości. Do zobaczenia w Polsce. Do zobaczenia 15 października w lokalach wyborczych. A to już za 21 dni. Z miłości do Polski! Z miłości do Polski! Proszę Państwa, jeszcze jedne skromne życzenia z mojej strony, żebyśmy 15 października późnym wieczorem byli w świetnych humorach.